Nigdy w życiu nie złowiłem szczupaka na duże gumy. Większość moich szczupaków złowionych było w sumie w przyłowach na gumy okoniowe. Dlatego dzisiaj postanowiłem zrobić coś nowego i spróbować złowić szczupaki na bardzo duże przynęty. Jak widzicie, te przynęty mają prawdopodobnie około 20 cm, podwójne kotwice i to są tak zwane kotlety. Czy dzisiaj uda złowić się moją pierwszą w życiu rybę na dużą gumę? Zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Dobra, mamy szczupaka. A jeśli chodzi o moje przynęty, no to zobaczcie, ile tego mam. Są fajne gumy od Mikado, mamy coś od Savage'a, mamy coś od Relaxa, Kopyto, mamy kolejne gumki od, zobaczcie, od Savage'a. Mamy też Piketail'e od Mikado, zobaczcie, jakie fajne. No i dzisiaj będziemy próbowali coś na to złowić. Pierwsze, co zrobię, jeśli chodzi o przygotowywania, to jak widzicie, mam tutaj fluorokarbon na przyponie. Jest on bardzo gruby, prawdopodobnie grubości 1 mm, ale mimo wszystko, jeżeli dzisiaj będę próbował złowić ogromne szczupaki, no to zmienimy sobie na surflon, bo jednak jest bardziej pewny. A surflon założymy sobie taki od Mikado, Dream Leader, 50 cm, no 27 kg i myślę, że tego to już mi szczupak nie przegryzie. No to ahoj przygodo, schodzimy do pierwszego miejsca i widzę już po samej wodzie, że jest tak, jak tą wodę pamiętam, bo byłem tutaj kiedyś z 15 lat temu się kąpać i pamiętam, że na tej wodzie woda była krystalicznie czysta i widzę, że w dalszym ciągu jest. To była pierwsza woda w województwie świętokrzyskim, gdzie jak sobie wszedłem do wody i byłem po szyję, to widziałem swoje palce u stopy, także zobaczmy, czy nasza przynęta pracuje. No, od czasu do czasu się przekręci. No ale coś tam pracuje. Ale czysta woda, ja cię kręcę. Nie do wiary. Mam tutaj założoną czebureszkę o 7-gramową. No i tak kolibie się troszkę na boczki. Zobaczę sobie inne moje przynęty i wybiorę sobie jakąś, która według mnie będzie pracowała perfekcyjnie, bo ta się trochę kolibie. Być może mam za lekką czebureszkę, wiecie? Bo też w opadzie słabo pracuje. Zobaczymy sobie, zaraz coś innego wyjmę. Mamy takiego wariata. Zobaczmy, jak on będzie pracował. No powiem wam, że lepiej mi się podoba praca. Zobaczcie ten ogonek, jak pracuje. Taka nie do końca dobra praca jest w opadzie, ale jest jednak trochę pracy, bo wcześniej tak nie do końca ta praca była. Dobra, podoba mi się ta guma. Porzucamy sobie jakieś pół godziny na nią, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Fajna. O, tutaj mamy taką dosyć płciutką zatoczkę, ale jakie kurde czyste dno. Szok. Ładnie to wygląda, nie powiem, że nie. I tutaj szczerze powiedziawszy, jakby był duży szczupak, to bym go widział. Ależ ta guma ładnie sobie chodzi, nie? Fajnie, fajnie. Ale z drugiej strony jest tu bardzo płytko. No i wydaje mi się, że lepszą opcją będzie pójście w drugą stronę, gdzie było bardzo głęboko. Jakoś tutaj nie czuję, nie czuję, nie czuję tego. Oho, no to nieźle. Dobra, mamy szczupaka. Mamy szczupaka i widzieliście branie, ale jest to pistolecik. Kurde, taki pistolecik na taką gumę. No nie, dobra, weźmy podbierak. O, dzisiaj jest dobra pogoda na szczupaki ogólnie, powiem wam. No już nie głupiej, nie głupiej, nie głupiej. Chodź, chodź tutaj, chodź, 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 chodź. No i jest pierwszy szczupaczek, proszę zobaczyć. 54 cm. Taka oto bestia. Zaatakował jak zły. Fajnie, fajnie, fajnie. Nie będę rozkładał kamery, bo to jest 50, ale jak będzie miał 60-70, to rozłożę kamerę. Ale pięknie, moje pierwsze branie w życiu na dużą gumę. Uhu! Pięknie. Dobra, wypuszczamy tego wariata. We'll be right back.
Ale zobaczcie, ja pierdziele, poślizgnąłem się. Szczupak poszedł. No nie, kurde, i mam mokre buty. One są trochę wodoodporne, ale mimo wszystko weszło troszkę. No nic, ale pięknie, mamy pierwszą rybę. Ależ mi się tutaj to wszystko poplątało. Kurde, no ale dobra, jakoś sobie może poradzę. Ja ale się jaram. Mamy pierwszą rybę w moim życiu złowioną na dużego kotleta. Takie miałem przeczucie, że dobra, włącz to GoPro, bo nie wiadomo co będzie. I kurde, strzelił akurat. Fajnie, fajnie. Maluszek, bo maluszek, ale wiecie, ale branie było, człowiek szczęśliwy. Tam nie chcę za bardzo przy dnie prowadzić tej przynęty, bo tam widać takie ciemne połacie na dnie i to w większości są korzenie drzew i jakieś gałęzie naniesione, więc nie chcę zaczepić kotwicą, no bo będę miał poprzynęcie prawdopodobnie, więc wolę prowadzić tak dosyć w górnej warstwie wody moją przynętę. Jeszcze dwa rzuty oddamy i zmienimy sobie miejscówkę. Co miało stąd wyjechać, to już wyjechało. Nie za duży, ale bardzo cieszący mnie szczupaczek. I jak sami widzieliście, pierwszy mit został obalony. Jaki mit? Mianowicie taki, że słyszałem niejednokrotnie, że duża przynęta to duże szczupaki. Jak sami widzieliście, przynęta 20 cm, a szczupak 50. I to jeszcze ta przynęta dosyć gruba, szeroka, więc sami widzicie, że szczupaki są bardzo, ale to bardzo łakome i potrafią jeść naprawdę duże przynęty w stosunku do ich długości i wielkości ciała. Ale powiem wam, że jest to trochę ekscytujące, bo tam gdzie właśnie rzucam, tam jest bardzo głęboko. Czekam z 15 sekund, aż odpadnie guma do dna. A ja lubię takie głębiny, bo z tych głębin to tam nie wiadomo, co tam może wyjechać. Takie coś mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Zobaczcie, jeszcze przynęta nie jest na dnie. Co prawda ten kotlet, o dopiero teraz, ten kotlet powolutku opada. Jakbyśmy założyli mniejszą gumę na cięższej główce, no to wiadomo, żeby to szybciej opadało do dna. No ale mimo wszystko, no jest tam głęboko, jest, jest. Nie bawię się w żadne podbijanie, łowienie z opadu, po prostu jednostajnie prowadzę takiego kotleta. Wcześniej takie prowadzenie dało mi rybę, więc myślę, że po prostu będziemy spuszczali do dna i jednostajnie prowadzili naszą przynętę. Nie chcę też za bardzo łowić z opadu, dlatego że no mam kotwiczki od dołu, od spodu, więc nie chcę zaczepiać o jakieś konary, o jakieś gałęzie. Po prostu nie chcę stracić mojej przynęty. A few moments later. Tylko trzeba uważać, żeby nie zaczepić, bo jak zaczepię, to jest po przynęcie, nie? Także rzucimy sobie trochę dalej i zobaczymy, czy coś wyskoczy spod tych gałęzi. Na miejscu... O! Chyba będzie po przynęcie, spróbujemy odbić. Niestety to drzewo okazało się trochę dłuższe niż sobie wyobrażałem. Całe drzewo aż się rusza, widzę. Widziałem, jak ktoś kiedyś robił na TikToku tak, że odkręcił kołowrotek, trzymał żyłkę napiętą i samą wędkę puścił. Wiecie, ja mam tutaj bardzo, że tak powiem, wytrzymałą wędkę, bo to jest taka heavy hunter się nazywa. Także to jest taka wytrzymała, więc przelotka by nie pękła. No ale boję się, że jakbym odpiął, trzymał za kołowrotek, rzucił i jakby się nie udało wypiąć tej przynęty, to że straciłbym też wędkę. A wy jak myślicie? Dobra, strzeliło. No trudno, no. Guma, sporo pieniędzy. Dozbrojka, też sporo pieniędzy. Przypon, też sporo pieniędzy. Więc ogólnie jestem sporo w plec. Założymy teraz takiego wariata Mikado Sicario Spike Tailem. Tutaj już na zwykłej główce dźwigowej. No i spróbujmy coś tutaj rzucić. Tylko już dalej od tych gałęzi. Zobaczcie, jak to zamiata tym ogonkiem. Też jest przynęta naprawdę top. Top of the top. A teraz założymy coś od Sewydża. Ona chyba ma, nie wiem, z 18 cm ta przynęta. Całkiem ładnie pracuje, a prezentuje się ona dokładnie tak. Ma tutaj celownik. Nie wiem, co to przypomina. Wydaje mi się, że to jakiś pstrążek. Zobaczcie na tę wodę. Jak wychodzi słońce, to widać, jaka ona jest czysta. Bo to stara piaskownia. No ale woda jest naprawdę przecudowna. Naprawdę te szczupaki moją przynętę to z daleka widzą. Powiem wam szczerze, że tutaj
Wydaje mi się, że świetne efekty by było, kiedy przyjechałbym z blachą. Taka alga, największy rozmiar, 30 gramów, troszkę lżejszy zestaw. Wziąłbym wtedy wędkę 10-40 szczupakową i bardzo dalekie rzuty. I myślę, że tutaj no mógłby coś pięknie połowić. Ogólnie dzisiaj zacząłem łowienie gdzieś około godziny 11 i dzisiaj mamy czas aż do nocy, więc zobaczymy, ile będziemy siedzieć, jak nam się będzie chciało, jakie będą efekty, ale myślę, że na pewno do późnego wieczora tutaj będę siedział, tym bardziej, że mam obiad, jedzonko jest przygotowane, więc można siedzieć. Tak sobie idę po tym zbiorniku i zobaczcie to. Wielki napis. Nie powiem co i kogo. Czyli jestem tutaj mile widziany, bo jestem spinningistą, jest dobrze. Ja wam coś pokażę, patrzcie się jak tam jest głęboko, rzucimy. I macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, 29, 30. 30 sekund przynęta opadała do dna. Rozumiecie to? Na pewno więcej jak 15 metrów tam musi być. Przegłęboko, naprawdę. I na takich głębokościach to nie wiadomo jak łowić, czy z opadu, czy próbować w toni, bo czasami te ryby też w toni stoją. A ja poluję na szczupaki, więc tym bardziej chyba w toni. No ale przegłęboko tam jest, zresztą widać, tu jest jasno, a tam po prostu, jak wiecie, jak jesteście w ciepłych krajach, to przy brzegu widać tam, jak jest taka lazurowa woda. Widać od razu taką ciemno-niebieską wodę, to znaczy, że jest po prostu głębina. I tutaj jest podobnie. A wyobrażacie sobie tutaj kupić tą kamerkę podwodną, która tam waży z 80 gramów i przyczepia się ją po prostu przed naszą przynętą i wyobrażacie sobie w tak czystej wodzie nagrania, jak szczupaki płyną za naszą przynętą? Powiem wam, że coś cudownego tutaj na tym zbiorniku byłoby takie nagrania robić. Dajcie znać, czy byście chcieli, bo to też całkiem niemało kosztuje. Jezus, ale by tu były ujęcia. No to jest coś niemożliwego, nie? Muszę o tym pomyśleć. Ale jaja. Policja na drugim brzegu. Ty, co jest grane? Ty, policja przyjechała, a tam dziadek łowi na żywca. Momentalnie zwija żywca i chowa zestaw. Zrobimy małą zmianę przynęty, bo tam się nic nie dzieje. Mamy taki Ricky the Roach. No to nie jest może kotlet, bo ta przynęta ma, nie wiem, 12,5 cm, ale jest dosyć szeroka, o bardzo agresywnej pracy, więc ona optycznie wydaje się większa. Zobaczymy na to. To jest bardzo łowna podobno przynęta. I zobaczcie, jaki ma fajny celownik. Ależ ten Ricky the Roach pracuje w tej wodzie. Ula la la la. Pięknie tym ogonkiem zamiata. Naprawdę czuję, że będzie tutaj coś z tego. Jeśli chodzi o uzbrojenie, no to standardowo mamy tutaj czebureczkę 7-gramową i kotwica od spodu. Ajaja, już myślałem, że w pierwszym rzucie Ricky jest przyatakowany. Ale nie, coś zaczepiłem. Piękny ten zbiornik, powiem wam. No coś po prostu wspaniałego, nie? Ja uwielbiam zbiorniki z czystą wodą. Nie wiem, czy już wam mówiłem. Uwielbiam głębokie, z czystą wodą zbiorniki. Nie lubię takich sadzawek, gdzie jest do 2 metrów i jest woda zawsze brudna tak, że wsadzicie rękę i już nic nie widać. Nie lubię takich zbiorników. Lubię właśnie takie jak ten. Dla mnie coś takiego to jest mistrzostwo świata. Patrzcie, jaką teraz miejscówkę dorwałem. Jesteśmy w krzakach. Dzicz totalna. No i powiem wam, że tutaj mi pachnie rybą. Jak złowić metrówkę? No to lepszej miejscówki chyba nie ma do tego. Chociaż nie obszedłem jeszcze całego zbiornika. No ale tutaj wygląda to naprawdę zacnie. Tylko żebym znowu, wiecie co zrobił? No, żebym przynęty nie urwał, tak jak wcześniej. Piękne drzewo w wodzie. Świetna miejscówka na szczupaka. Po czym w pierwszym rzucie zaczepiłem kotwicą o drzewo. Także żeby tylko nie było tutaj podobnie. No tutaj jest dosyć głęboko.
fajny zakątek. Nie wiadomo, co tutaj może siedzieć w krzaczorach. No gdzie ten szczupaczek? Kurde, przydałby się taki. Powiem wam, że na takim zbiorniku jak tutaj metrowy szczupak na pewno jest. Na takich głębokościach na bank coś tam się uchowało. To jest wręcz aż pewne. Kurde. No i chyba po Ricky the Roach. No nie. Co ja tam zaczepiłem? Ała. Chyba nic z tego. A powiem wam szczerze, że jak wchodziłem na tą miejscówkę, to coś czułem, że gówno z tego będzie. No niestety. Wóz albo przewóz. Albo się zerwie przynęta, albo wyciągniemy. Nie wiadomo, o co zaczepiliśmy, bo jest tam strasznie głęboko. Więc trzymajcie kciuki, żeby to był jakiś mały patyk, że nasza przynęta wyjdzie razem z patykiem. O! 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 No niestety. Ejajaj, no to powiem wam, że 100 zł już w wodzie zostało. Mamy dwie takie przynęty, więc założymy takie kopyto od relaksa. Całkiem spore. Zaraz wyjmę czebureczkę i do dzieła. Nie, no pracuje pięknie. Zobaczmy w opadzie. Też pięknie. Tylko że tych opadów to ja już za bardzo nie chcę robić, wiecie? Rzucę jeszcze raz, ostatni. Ale poprowadzę przynętę wysoko i zawijamy się z tej miejscówki, bo nie chce mi się tracić przynęt. I pierwsze, co mi przeszło na myśl, jak zobaczyłem tą czystą wodę, to mówię, kurde, ale by tu dronem polatał. Ale niestety regulamin zakazuje latania dronem. Szkoda, bo byśmy go tutaj naprawdę pięknie wykorzystali. Mnóstwo fajnych, ciekawych ujęć. Przynętę, jak się rzuca, jak się prowadzi. To wszystko by pięknie było widać, ale no niestety. Zobaczcie, co znalazłem. Została mi jedna czebureczka, 28 gramów. To chyba z Ebro. No i akurat ją tutaj fajnie wykorzystam, bo tutaj jest naprawdę bardzo głęboko i daleko można rzucać, więc zobaczymy, jak to lata. Kurde. No i teraz to ja czuję rybę nawet i tutaj. Piękny, daleki rzut. No i sobie popróbujemy na dalszych odległościach znaleźć tą rybę. Teraz będzie przepiękny opad, tylko że tego opadu będziemy troszkę unikali, bo nie chcę stracić tej główki, znaczy się tej czebureczki. No i w tym momencie powiem wam, że szanse na ogromną rybę wzrosły. Bardzo, ale to bardzo wzrosły, bo na tych czebureczkach 7 gramów, no to nie za bardzo chciało latać. Teraz na pewno będzie lepiej pracowała moja przynęta. A to jest dosyć mała guma, to kopyto, więc ona ma z jakieś 30 gramów, plus moja czebureczka w dalszym ciągu mieszcze się w tych 80 gramach, jakie ma ciężar wyrzutu maksymalny ta wędka, więc w dalszym ciągu... O kurde, ty, było pierwsze takie, no coś tam poczułem, takie jakby atak szczupaka, ale nie trafiony, takie jakby skubnięcie. Ta guma jest nowa, więc zobaczymy sobie. Możliwe, że zaczepiłem o dno, chyba o dno, tak, to jednak było dno. Ta guma jest nowa, jeszcze na nią nie łowiłem, więc jak coś, to będziemy widzieli, czy są zęby, czy nie. I jesteśmy po drugiej stronie zbiornika, tam gdzie mieliśmy przyjść. Jakieś bojki widzę, ktoś sobie zaznaczył miejscówki do nęcenia. No i ciekawe, co tutaj się wydarzy. No jakoś nie pachnie mi tu szczupakiem. Jest to dosyć płytka zatoka. No i tak patrzę przez okularki sobie po brzegu i tutaj nie widzę żadnej ryby. Nawet drobnicy tutaj nie widać. Ale lin, ja pierniczę. Boże kochany. No nie gadaj. O dobra, urwaj. Jakie linisko płynęło, widzowie. A dopiero co mówiłem, że nie widać tutaj ryb. A tutaj płynął taki lin z 40 parę centymetrów. Gdzie on podpłynął? Ale piękna ryba. Ja cię kręcę. Tu jest. Jest, pływa. Dwa. Jakie przepiękne. Jestem ciekaw, czy to widzieliście, czy nie. Ale piękne ryby. Jeden i drugi to są moje życiówki, jeśli chodzi o lina. I jeden i drugi byłby życiówką, także ja uwielbiam, kocham liny. No a te były przepiękne. O proszę, ostatnio byłem na grzybach i nic nie znalazłem, żadnych prawdziwków. A przyjechałem na ryby i zobaczcie, czerwony stojak, koźlarz. Jedne z moich ulubionych. No ale jednego to nie będę zabierał. Nie ma po co.
po tej części zbiornika robi się już o wiele, wiele płycej. Co chwilę tą dużą czebureczką ciężką wadziłem o dno, więc zakładamy takiego wariata. W takim kolorze dzisiaj jeszcze Sicario nie używałem. No i próbujemy sobie, chociaż ja teraz będę dosyć tak szybko te miejscówki przemierzał, bo jestem potwornie głodny. Dzisiaj jestem bez śniadania, a jest godzina, już wam mówię, która... 15.01, także jest 15, wstałem o 9, jeszcze nic nie jadłem, więc wypadałoby coś zjeść, ale mamy jeszcze fajnie, bo jest jeszcze 5-6 godzin dobrego łowienia, jesteśmy dopiero 4 godzinki, także jeszcze jest duża szansa, żeby złowić jakiegoś pięknego pajka dzisiaj, oby się tak stało, a tak pracuje nasz Sicario. Widziałem, jak szczupaczek taki 35 cm wyszedł za tym Sicario, rozumiecie to? No nie o takiego szczupaka mi chodziło. Szok. Ale normalnie wyszedł za nim i stanął. I nawet stoi, zaraz będę przepływał obok niego. Przestraszył się i odpłynął. No trochę za duży ten Sicario, jak na takiego szczupaczka. Tutaj bardzo płciutko jest, więc no nie wiem, czy tutaj można się spodziewać jakiejś metrówki. Raczej ciężko. Bardziej czułem taką metrówkę tam na tych głębinach niż tutaj. No ale wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Tam wcześniej nie czułem ryby, no ale tutaj, mimo że jest płytko, to już jakoś tak czuję. Widzicie, trzcinki, korzenie tam wystają, konary. No i w takich płciznach to już może się coś kryć. Tylko trzeba uważać, żeby nie zerwać zestawu. No to trzymamy tam kciuki. Kurde, zobaczcie, jaki to jest zbiornik wielki, a ja cały ten zbiornik przeszedłem w koło. Dobry wariat ze mnie. I standardowo, jak to przy łowieniu szczupaków, wachlarzowo, czyli tu, ściągamy i zmieniamy miejsce. Szczupak jak jest głodny, to powinien zaatakować. O, widzę przynętę chyba zerwaną przez wędkarza. Czyli wiem, gdzie chyba nie rzucać. Podejrzewam, że tu naokoło jest mnóstwo przynęt. Ta przynęta jest tak na wprost teraz, jak mam kij. No właśnie tak chciałem rzucić i tam chyba coś wystaje. Ale spróbujmy. Aha. Los uchronił mnie przed stratą przynęty, więc jednak tam nie rzucam. W końcu dotarłem do auta i mamy upragnioną przerwę, także muszę się porządnie najeść, napić wody, bo nie piłem nic przez 5 godzin. Nabierzemy siły i lecimy z kolejną turą naszego dzisiejszego challenge'u, czyli duże szczupaki na duże przynęty, a w sumie to szczupaki na duże przynęty, bo jak widzieliście, tych dużych szczupaków to póki co nie ma. A dzisiaj na obiadek mamy kurczak w sosie pieczarkowym z pieczonymi ziemniakami i buraczkami zasmażanymi. Zjadłem obiad i właśnie miałem startować z łowieniem ryb i odwaliłem tak, że się w głowie nie mieści. Nie wiem, czy to nie jest koniec łowienia na dzisiaj. Co to jest? No to jest coś, czym tamuję sobie krwotok. Rozciąłem palca kotwicą, rozumiecie to? Nie pytajcie mnie, jak to zrobiłem, ale jedno jest pewne. Kotwice są bardzo ostre. Rozciąłem sobie palca, no tak nawet rozciąłem. No i leci mi ta krew, leci. Na razie nie mogę kompletnie rzucać, bo mi ta krew wszędzie, wiecie, na buty, wszędzie mi to kapie. No i muszę chyba pół godziny zrobić przerwy, trzymać cały czas, żeby się to zasklepiło. Chociaż nie zdziwiłbym się, jakby to był koniec łowienia na dzisiaj, no bo nie mam tutaj żadnego plastra, żeby to zakleić. Ja pierdolę. W dalszym ciągu nie wiem, czy będę mógł łowić, ale jedną ręką już sobie zmieniłem zestaw i daliśmy tą czebureczkę 28 gramów i mamy coś takiego. Chciałbym po prostu rzucać daleko i obłowić te głębsze miejsca po tej stronie tego zbiornika. Nie idę na drugą stronę, bo tam jest płytko. Zostaję na tej części i skupię się, żeby obłowić po prostu te głębsze miejsca i tam poszukać jakiś ryb. Patrzcie się, jak to ładnie pracuje z opadu. No, dobrze. Może to da mi metrówkę? Sytuacja chyba opanowana, chyba będę mógł łowić, ale
bez jednego palca niestety, bo muszę go mieć zgiętego, żeby mi krew nie leciała. No ale może jakoś damy radę. A zobaczcie, jaką tutaj mamy znajdźkę. Pamiętacie, gdzie to zostało znalezione? Na Orońsku. Dokładnie tam. Zobaczcie. Taki oto pstrążek. Zobaczmy, jak to pracuje. No, dosyć dziwnie. To trzeba tak prowadzić jak tym, jak Twitchem trochę, bo jedno stajnie to tak nie za bardzo, chyba że wiecie, ona już jest po przejściach. No średnio to dla mnie wygląda. No ona chyba już jest po przejściach, dlatego nie pracuje. No ale wygląda normalnie całkiem. Czemu to nie pracuje jak powinno? Dobra, zmieniam to. Znalazłem coś takiego. Jest to chyba mniejsza wersja tego, co zerwałem. Na tą gumę chyba dzisiaj była ryba, tylko że na większą. No i myślę, że na tą gumę to już sobie bardzo dużo połowimy. Ogólnie miałem na tym brzegu po prostu chodzić sobie i łowić w głębszych miejscach i rzucać daleko, ale tu cały brzeg jest zajęty. Wszędzie tu na prawo i na lewo jest pozajmowane, więc po prostu robimy sobie ponownie kółko wokół całego zbiornika i będę gdzie nie gdzie oddawał rzuty i tyle no. Radu jesteś, czy nie? No właśnie wiedziałem. Dzień temu oglądałem film. Dzień temu? Jaki? Z tego łowiska takiego małego, co Amury, wczoraj. A, z tego, na chleb z powierzchni? Tak. Co z Hasondą było. No to fajnie. To widzę, się trafili. Młodzi mnie rozpoznali, ale się ucieszyli, że to ja. A jak pobiegli do swojego taty. Fajnie, miłe jest to bardzo, że wiecie, że nagrywam gdzieś te filmy i ktoś to ogląda i potem macie taką wielką frajdę jak mnie zobaczycie nad wodą. Bardzo jest to miłe, mega. Także pozdrawiam chłopaków. Dlatego lubię łowić na zbiornikach z czystą wodą, bo cały czas macie kontakt z naturą, z przyrodą, z rybami. Zobaczcie, jaka fajna ławica drobnicy sobie pływa. No jakby była brudna woda, jak to zazwyczaj jest, to bym nawet tego nie widział. A tak to sobie po prostu rzucam, patrzę na rybki, obserwuję je. No jest taki, wiecie, no fajnie jest, no jest taki chilling. Nawet jak ryby nie biorą, to sobie oglądam ryby. I tak sobie chodziłem wokół zbiornika, rzucałem raz po raz, ale nic się nie chciało wydarzyć. Nie zaliczyłem żadnego kontaktu z rybą, aż nadszedł piękny wieczór. Kurde, nie widać tego za bardzo, ale rzuciłem przynętą i jakieś 3 metry za moją przynętą spławiły się dwie potężne ryby. I to takie z metr, bo zrobiły taki wir, także jakieś amury albo coś podobnego stało przy powierzchni wody. Przepotężne ryby. Ale tam był atak na środku. Ja pierdziele, to był taki atak, że nie jestem pewny, czy to był atak suma, czy to był atak szczupaka z 1,20-30 m. Tam po prostu ryba jedna wyskoczyła z wody, a za nią coś pięknego. I w tej pięknej aurze zakończymy dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Szkoda, że nie udało się złowić coś ogromnego, bo po pierwszym szczupaczku rozchochociłem się i myślałem, że coś naprawdę siądzie. Bardzo fajna przygoda. Fajny ten zbiorniczek. Myślę, że jeszcze tutaj przyjedziemy. I Was zapraszam na kolejne odcineczki, bo takowe będą. I trzymajcie kciuki, żeby było w nich więcej ryb. Do widzenia. Cześć!